Podróżując szlakiem regionalnych smaków z marką Ambition, docieramy do miejsca przenikających się kultur oraz niespotykanej przyrody. Poznajecie? Tego regionu nie da się pomylić z żadnym innym. Podlasie, miejsce, które cieszy się pyszną, regionalną kuchnią. Dziś razem z naszym przewodnikiem Arkadiuszem Wilamowskim zdradzimy Wam przepis na kartacze, zwane też cepelinami. Nasza kulinarna podróż z marką Ambition trwa w najlepsze. Razem z Arkadiuszem Wilamowskim przemierzamy Polskę wzdłuż i wszerz, by poznać smaki regionalnych kuchni. I tak oto, zgodnie z Waszymi sugestiami, docieramy do krainy otwartych okiennic, czyli na Podlasie, gdzie królują dania mączne i ziemniaczane. Tak, te produkty zawsze były i będą pod ręką. Zboże i kartoszki to gwarancja dobrego obiadu. Dobrego, to prawda. Poza tym dania przygotowane na bazie ziemniaków nie są zbyt wymagające i można je łatwo i szybko przygotować. A dzisiaj zaserwujemy Wam cepeliny, inaczej mówiąc, takie duże pyzy z mięsa. Od tego gadania aż cieknie ślinka. Czas zająć się mięsnym nadzieniem. W naszym przepisie wykorzystamy łopatkę wieprzową. Zmielone mięso smażymy do miękkości wraz z boczkiem oraz cebulą. Polewamy je wywarem i doprawiamy dla smaku. Rozumiem, że możemy zająć się ciastem. Tak, teraz musimy połączyć ziemniaki ugotowane, surowe ziemniaki starte, ze skrobią z tych startych ziemniaków, która się oddzieliła. Do tego dodamy mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną, no i oczywiście sól i pieprz. Najpierw formujemy małą kulkę, którą gotujemy na próbę w wywarze mięsnym. Jeśli ciasto nie zabarwi bulionu i będzie zwarte, oznacza to, że wszystko poszło zgodnie z planem. Pozostałą część ciasta kroimy w równe plastry. Następnie rozpłaszczamy je ręką. Placki nadziewamy schłodzonym farszem, zlepiamy dokładnie boki i formujemy kartacze wielkością zbliżone do strusiego jaja. Gotujemy je partiami, około 3-4 minuty od wypłynięcia na powierzchnię. Kartacze najlepiej smakują pod kołderką dobrze wysmażonej cebuli. Podprażamy ją na wolnym ogniu na odrobinie masła. Voilà! Proszę bardzo, kartacze podano do stołu, tylko Arku, dlaczego dwa? Przecież po jednym to się nie najemy. Zaufaj mi, to danie jest bardzo sycące. Po jednym nam wystarczy. A tak w ogóle to zostajemy na Podlasiu i przydać się troszkę miejsca w żołądku. A to słuszny argument. Chcę zrzucić zbędne kilogramy, choć będąc na szlaku regionalnych smaków z marką Ambition, nie jest to łatwe zadanie, ale spróbuję się podjąć wyzwania. Pamiętajcie, markę Ambition dostaniecie w sklepach Mrówka, no i koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wyszły Wam kartacze. No i wiem jedno, dzięki Arkowi nigdy ich nie spartaczę.